dynamika wynagrodzeń w Polsce sięga dosyć wysokich poziomów. Zgodnie z naszymi prognozami w kolejnych miesiącach możemy nadal obserwować dynamikę wynagrodzeń na poziomie 7%. Jest to dosyć wysoki poziom, a efektywność, wydajność pracy nie podąża za tak wysokim wzrostem wynagrodzeń i tym samym może to stanowić zagrożenie dla gospodarki. Przedsiębiorstwa już od dosyć długiego czasu zgłaszają, że sytuacja na rynku pracy, braki na rynku pracy, jak również rosnące wynagrodzenia mogą stanowić i stanowią barierę w ich bieżącej działalności i w dalszym rozwoju. W polskiej gospodarce możemy już mówić o ograniczeniach podażowych w związku z sytuacją na rynku pracy, która bez wątpienia jest dobra dla pracowników, wspiera wzrost konsumpcji prywatnej, natomiast powoduje, że firmom coraz trudniej jest odpowiedzieć na rosnący popyt i coraz trudniej jest zapełnić wakaty. Dalszy dynamiczny wzrost wynagrodzeń będzie powodował wyższą inflację i może w końcu skłonić Radę Polityki Pieniężnej do podwyższenia stóp procentowych. W pewien sposób będzie to chłodziło tą sytuację, niebezpieczną sytuację na rynku pracy. Z drugiej strony nie ma gotowych rozwiązań, które mogłyby poprawić sytuację przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o dostęp do rynku pracownika. Z jednej strony możemy tutaj mówić o emigracji, o pracownikach zagranicznych, natomiast przy tak dużym deficycie rąk do pracy na pewno nie jest to czynnik, który może sprawić, że trudności na rynku pracy dla firm, dla przedsiębiorstw w Polsce zanikną.